A co to jest? Nie ma listy jeszcze? No nie ma jeszcze. O 11 miało być? Nie, nie ma. Skandal jest pan. No skandal, na pewnie, że skandal. Skandal. Jakiś faceta, którego zupełnie nie znam. Telewizja, dzień dobry. To ja dzwoniłem wczoraj. Dzień dobry, to pan redaktor. No więc widzi pan, zaszły pewne komplikacje, ponieważ wczoraj zebrała się ta komisja, no ale nie było wszystkich członków. No i nie mogliśmy zrobić tej listy w końcu, a teraz prezes pojechał do miasta. Ale kochane, ja nie mam czasu, ja kamerę tylko dostałem na dzisiaj. No zrobimy tę listę raz, dwa i będzie po krzyku. No ale tak nie można. No jak to nie można? Co to wy nie macie kandydatów, czy co? No jest 80 kandydatów, no. Same pilne sprawy, ale jest tylko 40 mieszkań. No i zaraz panu pokażę tę listę. O, proszę. Co to mamy? No to tylko trzeba wziąć długopis, o. No, ale nie można tak. Ale jakby prezes pytał, to pani powie, że telewizja, a my tu potem panie bardzo ładnie sfilmujemy. Panią przy maszynie bardzo pięknie będzie. Co tu mamy? Balcerek, niech ma. Cichocki Dionis, o Jezu, jakie imię, da. Czechowicz, oj, niedobrze się kojarzy. Co tu mamy? Dom Prozwadowski, niech ma. I raz. I ta, i ta. I jeszcze mamy, a to skrótem. O, i teraz trzeba to ładnie przepisać. O. No dobrze, ale tylko dla telewizji. Bardzo proszę, dziękuję bardzo. Powiedział, że załatwi. To pewno może. No. Właśnie, nie wyrzucili go? Dobry znak? Ja tam na pewno nie dostanę. Ale dlaczego? Przecież tam wszystko dokładnie rozpatrują. Staż, warunki mieszkaniowe. A gdzie pan mieszka? W piwnicy. Kotłowa. No to dostanę. Proszę państwa, proszę się nie rozchodzić. Zaraz będzie lista. Lista będzie. Przepraszam pana. Zobacz. Przepraszamy. Proszę bardzo. Przepraszam. Gdzie pani leci? Tu, po pana, tu, bardzo blisko. Koło tego domku, tu lista. Proszę, pani przykleja. Pani, dziękujemy bardzo, dziękuję bardzo. Pana poproszę, dobrze? Bardzo proszę na tą stronę i pana bliżej troszkę. Poproszę panów tutaj. A co pan się nie interesuje tym? No co pan taką głupią minę ma? Niech pan weźmie dziecko na ręce, niech też zobaczy. Bardzo dobrze. Waży ze 40 kilo. No to po coś go pan tak spas? Proszę bardzo, przepraszam bardzo. Przykleiła pani równo? Panowie, robimy. Mamy światełko jakieś? No to palić co jest i robić to. Przepraszam. O, pana poproszę. Pan podchodzi sobie do tej listy i pan sobie szuka na tej liście, czy pan jest. I ja podchodzę wtedy do pana i pytam pana, czy pan jest zadowolony. Pan mówi oczywiście, że pan jest zadowolony. Ja wtedy panu dziękuję. Rozumiemy się? Dobrze, no to proszę, zróbcie państwo miejsce, pan jeszcze raz podejdzie. Siteczko, panowie, uwaga. Możemy? Proszę, niech pan podchodzi. Kamera. Poszła. Przepraszam bardzo, czy pan jest zadowolony? Nie. Stop. Dlaczego? Co się stało? No bo nie ma mnie na liście. No cóż to panu szkodzi powiedzieć, że pan jest zadowolony? Niby mogę. Rozumiemy się. Uwaga, panowie, jeszcze raz. Uwaga, z paluszkiem, jeszcze raz. Kamera. Poszła. Przepraszam pana bardzo, czy pan jest zadowolony? Tak szczerze panu redaktorowi powiem, no jestem bardzo zadowolony. Nasze budownictwo mieszkaniowe pomimo wielu trudności ze względu na warunki atmosferyczne stanęło w tym roku na wysokości zadania, prawda? No, pewno jak najbardziej stanęło. Jak długo pan czekał na mieszkanie? Zaledwie 11 lat. No ale się pan doczekał, prawda? Dziękuję, gratuluję panu serdecznie, gratulujemy panu, dziękuję bardzo, stop panowie. No, dobry. Pan Cigocki. Gratuluję. Czego znowu? Niech pan nie udaje. A, gratuluję kolego Cigocki. Serdecznie gratuluję. Ale ja, panie dyrektorze... Nie musicie nic mówić. Wszyscy widzieli. I wszyscy, cała załoga, dyrekcja, rada zakładowa cieszą się razem z wami. Siadajcie, proszę. Momencik. No, siadajcie. Ja, panie dyrektorze, powiem, że ucieszyłem się zupełnie, jakbym to ja sam dostał to mieszkanie. No tym bardziej, że właśnie kilka dni temu dostałem dodatkowy przydział z kwaterunku i podjąłem już właściwie decyzję, żeby to mieszkanie przydzielić właśnie panu. Jesteście starym pracownikiem, 20 lat na zakładzie, słowem, należy się wam. Ale kiedy zobaczyłem w telewizji, że dostaliście, przydzieliłem ten lokal Pietrasikowi. Ale panie dyrektorze... I teraz proponuję, żebyście go o tym powiadomili.
Na pewno się chłopu cieszy. Ale panie dyrektorze... Wiem, rozumiem, dostaniecie ciężarówkę na przeprowadzkę. Pomożemy wam naturalnie. Dyrektorze, wiem, chcieliście podziękować, nie trzeba. To ja wam dziękuję, tak? Za troskliwość, za zrozumienie trudnej sytuacji. Dziękuję, jeszcze raz dziękuję, no. Słucham pana. Czym mogę służyć? Wie pan, doprawdy, ja rozumiem, pan ma najlepsze intencje, ale tak nie wolno. Ja łapówek nie przyjmuję. A poza tym dostał pan mieszkanie, bo się panu należało. I zadecydowała o tym komisja. Moja zasługa w tym szata. Proszę, niech pan to zabierze. Nie, nie, panie prezesie, to nie jest to, o czym pan myśli, bo to jest podanie o przyspieszenie mieszkania. Szóste już. Jakie podanie? Nie rozumiem. Przecież pan dostał mieszkanie, sam widziałem w telewizji. No właśnie, ja to chciałem wyjaśnić, bo ja dostałem mieszkanie, ale w telewizji, bo ten redaktor to mi kazał, że... Dość, ja rozumiem, pan jesteś kombinator, pan handlujesz mieszkaniami. Szóste podanie, ja to będę musiał sprawdzić. Pan wykorzystuje naszą trudną sytuację. Proszę wyjść. Ja nie wyjdę, dopóki pan nie załatwi... Proszę wyjść, bo zawołam milicję. Ja pana, proszę pana, pociągnę do... A to ja pana pociągnę!